Gościmy dzisiaj u siebie w stajni motocyklowej Krzyśka. Z Krzyśkiem znamy się od bardzo, bardzo wielu lat. Krzysiek prowadzi bardzo mocno rozpoznawalną markę, jeżeli możemy tak powiedzieć, w świecie ADV. Krzysiek, twoja firma jest jedną z pierwszych firm w Polsce, a tak naprawdę chyba pierwszą firmą w Polsce, która zajmuje się transportem motocykli bardzo szeroko rozumianym po całym świecie. Transportem głównie do miejsc docelowych, gdzie ludzie mogą rozpocząć podróż motocyklową. Bo to jest dość ciekawa rzecz, którą w Polsce ty zaszczepiłeś. Dzisiaj robi tego to kupę ludzi, ale ty, pamiętam, jak to zaszczepiałeś, była taka gadka typu: o, podróżowanie to tylko na kołach, tylko z Polski i tak dalej. Natomiast ty na tym rynku pokazałeś jedną rzecz, że nie wszędzie da się dojechać na kołach, ale wszędzie można podróżować. Byłeś pierwszy. No tak, bo zacząłem ciągać motocykle poza Europę w 2005 roku. To był pierwszy wyjazd, który zrobiliśmy wtedy do Maroka, a później już poszły jakieś właśnie Indie, Himalaje, Kirgistan. No i tak w zasadzie od 2005 roku to robię, a od 2009 już robię wyłącznie, tym się zajmuję, więc jakby to jest jedyny mój dochód, to właśnie z tej działalności. No oprócz imprez motocyklowych, które organizuję, prawda? Czyli wyjazdów motocyklowych. Ale nic nie robimy w Europie, wszystko uważam, że w Europie można sobie dojechać na kołach, a jak ktoś chce dalej, gdzie jest trudniej dojechać, albo zajmuje to za dużo czasu, albo przeszkadza ocean, no to jesteśmy do dyspozycji. No właśnie, nawet takie kierunki jak Maroko obecnie praktycznie zniknęło całkowicie z twojego kalendarza. Nie ma już takich kierunków, bo to jest bliskie. Jeśli Maroko może być bliskie. Dla niektórych jest daleko, dla niektórych jest blisko. Natomiast kierunki, które ty gdzieś tam obecnie robisz, no są raczej ekstremalnymi kierunkami. Ja pamiętam, jak zaczynałeś i gdzieś tam razem nawet organizowaliśmy kilka wyjazdów, kupę lat do tyłu. To były raczej takie kierunki dość proste, bo opierało się to głównie właśnie na podróży na kołach. Gdzieś było albo Azja Centralna, Kirgistan, Biszkek, albo właśnie Maroko i tak dalej. A teraz po prostu już poszedłeś tak ekstremalnie, że wręcz można sobie wybrać na mapie świata, tu chcę jechać, i zadzwonić do Sambora. No trochę tak, ale już bez przesady. Są kierunki, których nie robię. Wożę motocykle tam, gdzie to jest fajne motocyklowo, gdzie sprawdziłem, że to działa, gdzie znane są jakby opanowane procedury dotyczące, nie wiem, odpraw celnych, gdzie przewidywalne są kierunki, jeśli chodzi o dostawy kontenerów, bo to sporo robimy gdzieś tam jakimiś kontenerami, czy do Chile, czy do RPA, czy do... teraz do Nepalu, no to jest trochę daleko i mało przewidywalne. No trzeba było się trochę tego nauczyć po drodze. Zaczynaliśmy od jakiejś tam logistyki, faktycznie, którą można było ogarnąć na kołach, najpierw ciągnąc jakąś lawetę, a później przeskakując na transport ciężarówkami. No a teraz przyszedł czas na kontenery, ale są miejsca, w które na pewno nie będę wysyłał motocykle, nie będę wysyłał ich do Australii, bo tam są jakby trudności obiektywne związane z ich odprawą. Nawet nie z odprawą, co z tymi wszystkimi rzeczami fitosanitarnymi, że to wymagania są takie, że nigdy nie masz gwarancji, kiedy ten motocykl dostaniesz i ile to będzie kosztowało. Czy w ogóle go dostaniesz? Bo być może, wiesz, będzie zbyt brudny i go odrzucą po prostu. Bo taką ciekawostką również dla mnie jest to, a przede wszystkim dla ludzi, którzy oglądają nasz kanał, my ostatnio mocno się gdzieś tam zajęliśmy Harley'ami, podróżujemy na Harley'ach, które nijak nie kojarzą się z adventurem, a ty doskonale wiesz, że my od kupy lat również podróżowaliśmy poza asfaltami. I zastanawia mnie jedna rzecz, czy masz w ofercie jakiś kierunek dla kogoś takiego, powiedzmy, kto niekoniecznie chce jeździć adventurem, a chciałby pojechać gdzieś dalej. Ja nie mówię na zorganizowany wyjazd, a po prostu nawet transport, bo wiem, że wyjazdy raczej organizujesz pod motocykle takie pozaasfaltowe. A gdyby na przykład dzisiaj ci powiedział: Krzysiek, chcę moją elektrą gdzieś się z tobą zabrać, czy byłbyś w stanie mi coś zaproponować? To znaczy, ja robię dwa rodzaje wyjazdów i staram się nie mieszać motocykli na tych wyjazdach. Robię wyjazdy pozaasfaltowe i takie bardzo lubię robić i wciąż się dobrze czuję pod namiotem.
ale również robię wyjazdy stricte na duże motocykle, gdzie każdy duży motocykl, który no, da się to przejechać, niezależnie czy to jest BMW, czy to jest Harley, czy, mhm. Czy co sobie tam jeszcze jakiegoś Big Hossa, no może nie Boss Big Hossa. Boss Hossa. Ale no, tak, jest Big. Tu się muszę z Tobą zgodzić, Boss Hoss jest Big. I można zrobić takim dużym motocyklem Patagonię, przejechać z Chile do Ushuaia, znaczy z Valparaiso, czy z Santiago do Ushuaia. Robimy... Zresztą to jest takie, wiesz, to jest takie mówienie, czy Polska jest dobra na duży motocykl. No i każdy kraj jest dobry na każdy motocykl, tak naprawdę. Tylko trzeba po prostu wiedzieć, gdzie pojechać. A całą Afrykę z Kairu do Johannesburga czy do Cape Town da się już w tej chwili przejechać asfaltem, więc można to zrobić każdym motocyklem, prawda? Dlaczego zapytałem o to? Bo nadal gdzieś panuje taka opinia, że żeby pojechać gdziekolwiek, do jakiegokolwiek innego kraju niż Europa, a nawet w Europie byleby gdzieś nie mniej cywilizowana, jak co niektórzy uznają Europa, trzeba mieć motocykl na kostkach, z miękkim bagażem, z gmolami i tak dalej. Tak naprawdę, Krzysztof, tam jeżdżą ludzie na motocyklach, w tych wszystkich krajach, do których zabierasz ty ludzi i zakładam, że tam nie ma samych enduro. Normalne, szosowe motocykle też tam jeżdżą. No, oczywiście, że tak, bo my dosyć często jeździmy tam albo na mało adwenczerowych oponach, albo na niezupełnie adwenczerowych motocyklach, prawda? Bo takimi tam ludzie jeżdżą po prostu. Tak, tak. No, tylko trzeba się trzymać, im dalej jesteś od naszego kraju, tym bardziej trzeba się trzymać z daleka od granic przyczepności i swoich umiejętności, prawda? Po prostu, żeby nie zepsuć wyjazdu sobie i przy okazji innym. Ja pamiętam, jak kiedyś nawet rozwoziliśmy Twoje motocykle po Europie, był taki epizod, bo my akurat jechaliśmy wtedy do Hiszpanii, to zabieraliśmy kiedyś od Ciebie nawet Harley'a, nie wiem, czy pamiętasz, Road Kinga bodajże, którego Ty przywiozłeś do Europy z Biszkeku. Tak, dosyć często ludzie się zwracają do mnie, tacy podróżujący, bo ja wożę motocykle często w dwie strony, a czasem tylko przywożę... Ktoś wraca sobie, tak. Ktoś sobie rozpoczyna gdzieś z innego punktu. I owszem, i z Chile, i z Kirgistanu zwożę motocykle ludzi, którzy latami, czyli miesiącami podróżowali i swoją kończą podróż gdzieś tam na końcu świata i chcą, żeby im to przywieźć. I to bardzo często są motocykle, nazwijmy to niezupełnie w naszym przekonaniu pasujące do świadka adwenczerowego, ale przygodę można mieć na każdym motocyklu. Myślę. Ale umówmy się, podróże motocyklowe są znacznie starsze niż adwenczer. Bo adwenczer to jest wynalazek lat 80. tak naprawdę, a ludzie podróżowali na motocyklach no naprawdę, naprawdę dawno, dawno temu. Zresztą jeszcze nie tak dawno, Krzysiek, robiąc Indie, a robisz je od ładnych paru lat, jeździło się tam buletami. No nadal się jeździ buletami. Chociaż dzisiaj chyba wypierają je... Himalajany? Himalajany, nie? To znaczy... Czy ludzie nie chcą Himalajana nie, właśnie nie, na miejscu? Nie, nie, to mnie znaczy, zastanawia. Wypierają w firmach, które organizują tury. Natomiast samodzielne większość, takie jazdy. Większość podróży, które robią tam miejscowi, to robią na motocyklu Royal. Żeby było jasne, koszulka, jak sądzę, przywieziona z Indii. Oczywiście. Najdroższa koszulka, jaką sobie w życiu kupiłem w ogóle. Firmowym sklepie Enfielda oczywiście. Ale dodam, że mam Enfielda. Tak, wiem. Stał nawet przez pewien okres czasu u mnie. Natomiast to zresztą ten dalej pastorowy Infield. Tak, tak, tak. To pierwsza moja przygoda w ogóle z Infieldem, jak jeszcze był oryginalny i pojechałem kiedyś do pastora kupę lat do tyłu, to pastor mi się dał tym przejechać. W pierwszym momencie zgubiłem się w ogóle w biegach, bo biegi były z prawej strony, więc nadal są. Nikt tego nie przerobił na europejski standard, powiedzmy, chociaż Anglia to też Europa. Natomiast do czego zmierzam? Ja właśnie lecąc do Indii, chyba chciałbym starego buleta, tak? Żeby to było tak koszernie, powiedzmy. A ty wożąc tam ludzi, czy ludzie właśnie nadal... Bo ja ostatnio zauważyłem, że mamy trochę dwa typy podróżników, czy też motocyklistów wręcz. Jest grupa ludzi, takich, nie chciałbym powiedzieć starych motocyklistów, bo to źle zabrzmi, ale powiedzmy takich trochę bardziej podobnych do mnie, dla których najważniejszy w podróżowaniu jest właśnie motocykl. Czyli ja wolę jechać w gorsze kierunki, ale na przykład motocyklem, który mi się dobrze jeździ, który lubię, który jest mój, niż na przykład często trafia się taka okazja pojechania, powiedzmy, Wietnam, ale na miejscu wynajmujemy 125, nie? To ja wolę pojechać gdzie indziej, bo ta 125 mi się nie uśmiecha. I tak samo mam trochę z Indiami. Jeżeli miałbym lecieć do Indii,
jeździć po Indiach, to chciałbym to zrobić buletem. Jeżeli miałbym jechać do Stanów, to chciałbym to zrobić na Harley'u. A z drugiej strony jest zupełnie nowa grupa motocyklistów, którzy... Jakbyś chciał pojechać do Chin? No to chińskim skuterem. Proste i logiczne, najlepiej elektrycznym. Jeszcze Chińczycy mają fajną kopię motocykla radzieckiego, starego, takiego w bokserze. To też by mogło być całkiem fajne. Natomiast jest druga grupa ludzi, która traktuje motocykl obecnie jako narzędzie do podróżowania, gdzie najważniejsza jest podróż, a mniej ważny jest motocykl. Tak. Bo ty organizujesz właśnie i takie wyjazdy, gdzie można zabrać swoje motocykle, ale też robisz na motocyklach wynajętych i to właśnie jak powiedziałeś, to często nie są motocykle z top półki, bo jeździsz do krajów, gdzie no, znaczy to jest top półka, ale w danym kraju. Nie? No tak, ale ja myślę, że się, wiesz, no, różne wyjazdy się robi i ja na przykład mam wyjazdy do Kirgistanu, gdzie jedziemy tak autentycznie się wyjeździć, prawda? I wtedy jazda jest... Dwa razy byliśmy z tobą w Kirgistanie, po prostu chcemy sobie pozapieprzać, jest to świetny kraj, wspaniałe drogi, wspaniałe góry. Bardzo taki przystępny wyjeździć. Dla ludzi, tam jest naprawdę mega fajnie. I tam jest istotne, jaki masz sprzęt, bo masz albo więcej z tego radości, albo mniej. Albo po prostu inny sposób podróżowania, nie? Natomiast jak jedziesz do Pakistanu na przykład, gdzie organizujemy wyjazdy, czy do Indii, no tam ważne jest, przez co się przejeżdża, wiesz? Mniej ważny jest motocykl w tym wszystkim. Może ważny, ale nie taki ważny, jak nie może być za bardzo ekstremalny z drugiej strony. Bo jak sobie przypomnę, wiesz, nasze podróże po Indiach, które robiliśmy na swoich motocyklach w ogóle, no to w ogóle był hardcore, bo to prowadziło do bardzo wielu groźnych sytuacji, bo... Za szybko? No myśmy jeździli normalnie, tak jak jeździmy tutaj. Ale hinduscy kierowcy ciężarówek dobrze wiedzą, że... Też jeździli jak u siebie. Dobrze wiedzą, że żaden motocykl pod górę nie jedzie szybciej niż 30 na godzinę, więc oni się mogą wyprzedzać z góry, jak jeden jedzie 30, a drugi 32. No i bardzo często dochodziło do takich sytuacji, że wyjeżdżasz za zakrętu i są dwie ciężarówki i oba pasy zajęte. I przez pierwsze dni to były krotochwile, aż w końcu i uważaliśmy tych kierowców za debili, ale w końcu zrozumieliśmy, że to my jesteśmy debilami po prostu, bo nie pasujemy tutaj... Nie przystosowaliście się do panujących tam zasad. Tak, dokładnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz z tobą jechaliśmy do Maroka, wtedy jeszcze Maroko trochę inaczej wyglądało niż dzisiaj. I mówiłeś nam o pewnych takich właśnie dziwnych zachowaniach, że jak ciężarówka jedzie z góry, to jak trąbi, to nie znaczy, że ona trąbi dlatego, że nas chce zepchnąć, tylko dlatego, że na przykład nie ma hamulców. Więc dla nas wtedy, jako osób przyzwyczajonych do czegoś innego w Europie, było to dość ekstremalne. Natomiast faktycznie można się w ten cały ruch fajnie wkomponować i jeżeli poczujemy ten klimat, da się w tym żyć, da się w tym normalnie funkcjonować, jeździć. Wręcz nawet czasami pamiętam, jak wracałem z Azji czy skądś, to gorzej mi się było przystosować do ruchu drogowego w Polsce, niż tam. Bo ja myślę, że w tych krajach, wiesz, paradoksalnie tam jest mniej agresji, tam ludzie używają... Jakoś to płynie tak. Tak, bądź jak woda, jak mówił Bruce Lee, prawda? I ludzie na przykład, popatrz na klaksony, ludzie tam używają klaksonu... W celach informacyjnych. Jest to sygnał ostrzegawczy, tutaj jestem, a u nas jest to sygnał wkurwienia po prostu. Irytacji, tak. Jak naciskamy, to wiadomo dlaczego i robimy to trzy razy mocniej niż oni. Oni tylko pik, pik, wiadomo, tak. Wszystko jest jakby tam. To chyba w Indiach kiedyś powiedziano, że światła to jest tylko... To się zmienia, one się też trochę się cywilizują, te kraje, powiedzmy na naszą modłę. I teraz byłem w Chinach, jechaliśmy przez Tybet i przez Xinjiang. No i tam już jest tak normalnie zupełnie po europejsku i trzymają się zasad, mają tych kamer... Naprawdę, uwierzcie mi, 20 albo 30 razy więcej niż u nas. Na każdym skrzyżowaniu są. I błyskają te światła niezależnie od tego, czy naruszyłeś coś, czy nie. Jest taka informacja, że to działa, czuwa i w każdej chwili możesz być wielki brat. Dojechany. Tak. Wielki brat działa. No właśnie, bo kraje, do których ty jeździsz, z punktu widzenia takiej kanapy w Polsce, kiedy siedzimy, przewijamy sobie seriale, wydają się mega ekstremalne. Ja to, pomimo tego, że oczywiście zjeździłem promil tego, co ty na świecie, ale też bywałem w krajach, które większość ludzi uznaje za niecywilizowane. Umówmy się, w większości tych krajów obecnie
ta cywilizacja jest naprawdę na mega wysokim poziomie. Ja pamiętam pewien szok kulturowy, kiedy robiliśmy sobie zdjęcie w Kirgistanie z gościem w jurtach i Cynciu, pozdrawiamy go tutaj, zapytał się, bo gość powiedział, że chce, żebyśmy mu wysłali to zdjęcie, nie? I gdzieś jesteśmy na paru tysiącach metrów, naprawdę taka głusza, tam świstaki i barany. I Cynciu się pyta chłopa, no okej, ale jak ja ci mam to zdjęcie wysłać? Facet tak spojrzał na niego z niedowierzaniem i mówi, jak to, jak na maila. I byliśmy wtedy pierwszy raz, to było kupę lat do tyłu w tym Kirgistanie. Dla nas to był szok, a tak naprawdę ci ludzie tam normalnie funkcjonują. To jest pełna cywilizacja. My mamy jakieś stereotypy. Tak. Tak, wiesz, ja pamiętam, że robiłem taki dłuższy trip 2 lata temu z RPA do Kenii. To jest 8 tysięcy kilometrów. I wziąłem ze sobą kupę forsy w gotówce, 20 tysięcy dolarów gdzieś tam po kieszeniach, bo dla całej... tych amerykańskich. Amerykańskich. Z dolarami to różnie bywa, nie? Czasami 20 tysięcy dolarów, tak, to jeden bak. No i w RPA był kłopot z wymianą, ale pomyślałem sobie, dobrze, to w Namibii wymienimy, ale w Namibii nie chcieli tych pieniędzy, więc pomyślałem sobie, że dalej jest Botswana, która tak mi się kojarzyło, że chyba nie jest najbogatszym krajem, więc na pewno tam wymienię trochę tej kasy. Ale okazało się, że Botswana jest najbogatszym krajem w Afryce, bo mają diamenty i dopiero pozbyłem się części tych dolarów w Zambii, resztę gdzieś tam w Tanzanii. A wszędzie działał internet, wszędzie dało się płacić kartą, zapłaciłem nawet mandat w Botswanie właśnie kartą, bo facet bez wahania wyciągnął po prostu automat i zapłaciłem. Wszędzie działał Booking. Zbierając to do kupy, bo możemy godzinami o tym rozmawiać, mamy coraz więcej takich ludzi, którzy kupują dzisiaj nowy motocykl, chcieliby popodróżować i czasami oni się tak troszeczkę nie potrafią odnaleźć. Ja bym chciał, żeby oni trafiali do Ciebie, bo jesteś chyba najbardziej doświadczoną osobą w Polsce, jeżeli chodzi o podróżowanie na motocyklu, takie powiedzmy zorganizowane, czyli jesteś w stanie takim ludziom zorganizować ten wyjazd. Gdzie byś zabrał ludzi, którzy zaczęli podróżować na motocyklu? To niekoniecznie ze mną, ale można się zabrać właśnie, jeśli poza Europę, to takie naturalne kierunki, gdzie sobie można przedłużyć, to jest właśnie Maroko czy Turcja. No za Turcją już zaczynają takie schody. Papierowe. No trochę papierowe, trochę tam dziennikarze straszą w mediach, że nie wolno. Tu Irak, tu... Ludzie jeżdżą przez te Iraki, przez Irany. Trochę moich przyjaciół w tym roku przejechało przez Afganistan i też jakby głowa im nie spadła. Nie to, żebym zachęcał do takiego ryzyka, tylko że to też nie jest już takie ekstremum. To się da, tak. To się da robić. Nie? No i to w zależności, jak bym powiedział, od umiejętności językowych. Jak ktoś potrafi, to faktycznie moim ulubionym krajem, do którego jeżdżę 30 lat, to jest Kirgistan. Więc powiem tak. I da się, słuchajcie, nadal się da, o ile nam troszeczkę na wschodzie wiadomo, kto na rozrabiał i na kołach nie jest to zbyt, nie powiedziałbym niebezpieczne, bo czy jest to niebezpieczne, to zależy w danym momencie wręcz, z minuty na minutę możesz to zmienić, natomiast niekoniecznie jest to kierunek słuszny do robienia na kołach, natomiast ty to dalej robisz spokojnie, ale ciężarówkami. Ale można to zrobić. Znaczy, wiemy, że można, natomiast... Może nie przez Ukrainę. Niekoniecznie, a już ale na pewno nie przez Donbas. Ale przez Łotwę, tamtędy nad górą. Tylko wiesz, Rosja dzisiaj brzmi trochę ekstremalnie dla większości ludzi, bo wiadomo, straszą, tak jak powiedziałeś, dziennikarze i tak dalej. Ale można tą Rosję ominąć, można ją ominąć dzięki Tobie. Można się spokojnie umówić na transport. Poniekąd, to bo ja, on wtedy jedzie przez Rosję. Bo ja nie omijam Rosji. Dokładnie, natomiast my możemy, wsiadając w samolot, polecieć sobie do Kirgistanu. Ja byłem 2 razy i powiem Wam tak, bardzo, bardzo myślę mocno o tym, żeby pojawić się tam po raz trzeci. To jest kierunek, który chyba się nie może znudzić. Mi się nie znudził, ale dopiero 30 lat. Ile razy byłeś? 30 lat tam jest. 30 lat. Słuchajcie, i tym pięknym akcentem kirgiskim zakończymy. Ja byłem w Kirgistanie, polecam. Jeśli szukacie jakiejś ekstremalnej wyprawy, a Maroko macie już za sobą, mogę tak powiedzieć, a niekoniecznie jaracie się Ameryką, bo to też jest skądinąd przepiękny kierunek. Południową? Tak. Południową lub północną, bo z południowej do północnej, jak zresztą pokazywaliśmy, można przejechać na kołach, da się. Natomiast Kirgistan wydaje się piękny. Jako propozycja tak naprawdę na wakacje, bo co ważne, do Kirgistanu jedziemy w wakacje. Od maja do września. Na ile metrów możemy wjechać tam na motocyklu? W Kirgistanie na 4000, spokojnie.
dobrą w Tadżykistanie. Drogą? Na 4655. Wiemy, byliśmy, mamy takie zdjęcie, przywieźliśmy zdjęcie z wakacji. Natomiast, co ciekawe, drogi, którymi my jeździliśmy, z jednej strony faktycznie potrzebują lekkich motocykli, ale z drugiej strony, tak jak Krzysiek powiedział, i ja to potwierdzam, elektrą bym to spokojnie przejechał, omijając oczywiście najpiękniejsze górskie ścieżki, to bym sobie musiał odpuścić, natomiast cały Pamir Highway można przejechać tak naprawdę każdym typem motocykla. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, wejdźcie sobie na Krzyśka stronę, to jest ADV, Krzysztofie. advfactory.com. Dlaczego poprosiłem o to Krzysztofa? Nie mylcie z inną firmą o podobnej nazwie, tak na marginesie. ADV Factory to jest pierwsza firma w Polsce, która organizowała wyjazdy tego typu, organizuje je nadal i macie do wyboru. Możecie pojechać z Krzyśkiem, albo możecie sobie po prostu wysłać swój motocykl i pojechać samodzielnie. Zapraszam. Zajrzyjcie na stronę, bo kierunki są naprawdę kuszące. Cześć ludzie. Jedna zaufana osoba w zaufaniu powiedziała mi, że nie nagrywał niczego już więcej przed kamerą, więc tak też zrobię, ale to jest ostatni raz. Jestem w Turcji, droga idzie bardzo dobrze. Nic szczególnego po drodze się nie wydarzyło. Myślę, że przez Turcję będę jechał jeszcze jakieś 4-5 dni. To zależy, jakoś słabo mi to idzie, w sensie kilometrów. Bo wolę wolniej, a wygodniej. No i było kilka albo kilkanaście pytań o opony, na których jadę. Sam byłem ciekaw, jak to będzie z Bridgestone AX41. Nie są to opony asfaltowe, jak wiemy. I mogę je tylko porównać do TKC80 Continentala, dlatego że na takich bardzo dużo czasu spędziłem. No i sprawdzały się generalnie. Nie mam do nich większych zastrzeżeń. Natomiast ponieważ mam już więcej jak pół wieku i zostało mi mniej niż więcej, no to mogę pozwolić sobie na to, żeby nie kłamać. Więc mówię jak jest. Zrobiłem sobie wcześniej notatkę, ale oczywiście nie będę z niej korzystał, bo nie ma potrzeby. Obiektywne sprawy możecie sami sobie sprawdzić w katalogach, bo nic nowego tutaj nie powiem. Jadę, naprzód jest założona AX41 w rozmiarze 90-90x21 cali, a z tyłu, jak to w KTM-ie, 150x70x18 cali. W tej chwili opony te mają przejechane jakieś między 2 a 2,5 tysiąca kilometrów. Nie widzę szczególnego zużycia, dlatego się dziwię, że niektórzy piszą, że to jest opona, która wytrzymuje 6000 km na przykład i już jest do wyrzucenia. Zaraz Wam pokażę te opony, jak mi się uda. Generalnie są to opony, jak dla mnie, bardzo dobre, to znaczy mają swoje wady oczywiście, ale są bardzo dobre, dlatego że szumią. Natomiast jeśli chodzi o przyczepność, to jestem bardzo miło zaskoczony, dlatego że jakby tu powiedzieć, jeździłem po zakrętach tak, niechcący, te uślizgi były takie, no nie wiem jak to powiedzieć, żeby nie wyjść na profesjonalistę, którym nie jestem, te uślizgi były w pełni kontrolowane, czyli już na samym początku czuć jest, że one zaraz puszczą. Ale czuć to w takim momencie, że można tam lekko gaz odpuścić, zrobić cokolwiek i one wracają na swój tor. Nie są to takie uślizgi, że od razu człowiek leci i kończy na glebie. Na mokrym nie wiem jak się sprawują, dlatego że tutaj nie pada. Odkąd wyjechałem nie spadła ani kropla deszczu i dobrze. Jednak wolę słońce, chociaż pewnie będę go miał dość, kiedy dojadę do Omanu. No i tyle. I teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Proszę bardzo, tu jest używka. O. Bieżnik jest prawie taki sam, jak w nowej oponie. Mamy porównanie. Proszę bardzo, chyba widać, co?
a przód. Przód wygląda tak. Słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Napiszcie w komentarzach kilka ciepłych słów dla Artura. On zawsze ma z tym problem, że twierdzi, że się nie nadaje do występowania przed kamerą. Nadaje się, bardzo fajnie, że podzielił się z nami swoją opinią na temat opon, a dopiero jest to naprawdę taki ułamek jego podróży, więc będziemy mieć wreszcie bardzo fajny, prawdziwy test opon, który ja zawsze polecałem, a wszyscy gdzieś tam przyzwyczajeni do swoich standardów podchodzili czasami do tego jak do jeża. Natomiast jeśli chcecie śledzić poczynania Artura takie na bieżąco, chcecie mieć jakby aktualizację, to wchodźcie na Facebooka Artura, tutaj się wyświetla jego nick na Facebooku, tam znajdziecie wszystkie informacje na bieżąco. Mamy nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak, dajcie lajka, subskrybujcie nasz kanał i zapraszamy Was już w środę na kolejny odcinek warsztatowych opowieści.